Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu w Przystanku Historia w Szczecinie. Przedmiotem naszej dzisiejszej dyskusji, rozważań, refleksji będzie temat Ziemianie wobec wojny, organizacja i działalność Zrzeszenia Tarcza Uprawa Opieka S1, o której opowie nas dzisiejszy gość, pan dr Marcin Chorąski, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Krakowie, którego przedmiotem zainteresowań obszaru badawczego jest los i postawa ziemiaństwa w XX wieku. Jest autorem również, współautorem i autorem publikacji, książek, opracowań dotyczącego powyższego zagadnienia, między innymi Ziemianie wobec wojny, czy też relacje wojenne Ziemian w perspektywie dwóch pokoleń. Pokoleń, przepraszam, zapomniałem, tak. Panie Marcinie. Witam serdecznie Państwa. Witam. Bardzo dziękuję za może nie tyle przyjazd, co przylot tutaj i poświęcenie swojego cennego czasu na rozmowę, dyskusję na temat tej niezwykłej, tajnej konspiracji ziemiaństwa w latach II wojny światowej. I jednym z pierwszych takich pytań, które chciałbym Panu zadać, jak pierwszy raz zetknąłem się z tą tematyką, to poczyniłem taką konstatację, że mamy niewiele publikacji, opracowań, czy też niewielu badaczy zajmuje się, czy też porusza powyższe zagadnienie. I czy jest to wynik deficytu materiału archiwalnego, nadmiaru, czy może też poruszanego zagadnienia, trudności związanej z poruszanym zagadnieniem? Pamiętajmy, że mówimy o bardzo wąskiej grupie elit społecznych przedwojennej Rzeczpospolitej. Zaledwie 0,23% w ówczesnego społeczeństwa to byli ziemianie, czyli około 80 tysięcy ludzi. I to środowisko było zróżnicowane pod względem ekonomicznym, pod względem kulturowym. I po II wojnie światowej, kiedy przeorały ją młyny historii, kiedy tak naprawdę doszło do degradacji tego środowiska decyzją władz komunistycznych na podstawie dekretu PKWN z 6 września 1944 roku, to środowisko, ta grupa społeczna przestała funkcjonować w swojej naturalnej przestrzeni, została wchłonięta przez przede wszystkim inteligencję miejską i w pewien sposób zniknęła na krótki okres czasu ze świadomości społecznej. I dopiero w latach 80. profesor Janina Leskiewiczowa podjęła próbę gromadzenia rozproszonych źródeł i gromadzenia relacji, a więc pamięci przedstawicieli środowiska ziemiańskiego, wówczas jeszcze żyjących, ostatnich właścicieli majątków ziemskich na terenie całej II Rzeczpospolitej, w postaci takiego archiwum ziemiańskiego, które zaczęło funkcjonować w sposób nieformalny przy Polskiej Akademii Nauk. W tej chwili kultywuje tę pracę profesor Janin Leskiewiczowej, profesor Tadeusz Epstein, między innymi poprzez wydawanie 12 już tomów słownika ziemian polskich w XX wieku. I to jest takie, powiedzmy, taki zbiór materiałów, w których tarcza uprawa się pojawia praktycznie cyklicznie w każdym z tych tomów. Są biogramy, które obejmują również tych, którzy włączyli się czynnie w stworzenie z tych struktur. Natomiast sama tarcza uprawa i w ogóle tematyka ziemiańska stała się bardzo popularną przestrzenią dla społeczeństwa dopiero w latach 90. i w XXI wieku, kiedy ukazało się szereg wspomnień, pamiętników ziemian, potomków ziemian, którzy opowiadali o tym minionym czasie, o tym swoich czasach Arkadii w dworach na Kresach Wschodnich, w Polsce Centralnej czy Wielkopolsce.
I to się przyczyniło jakby popularyzacji tematyki ziemiańskiej. Natomiast jeśli chodzi o same badania naukowe, to dopiero na początku XXI wieku profesor Krzysztof Jasiewicz, profesor Tadeusz Epstein, profesor Jerzy Gapys, oni podjęli badania nad dziejami ziemiaństwa, ale bardziej pod kątem regionalnym. Nie ma syntetycznych opracowań dotyczących ziemiaństwa, pokazujących całość tego środowiska. I tutaj mamy braki, które wymagają oczywiście uzupełnienia i jest cały szereg młodych historyków, którzy się zajmują tematyką ziemiaństwa. Są podejmowane różnego rodzaju inicjatywy, czy to przez Instytut Pamięci Narodowej, czy też przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Fundację Włodku w Krakowie, gdzie ta tematyka jest promowana i w jakiś sposób przywracana pamięci. Natomiast też ważną rzeczą jest to, co pan powiedział, że te materiały ziemiańskie, które mogłyby zawierać dane dotyczące funkcjonowania tarczy uprawy opieki S1, bo takie kryptonimy nosiła ta organizacja, są albo rozproszone, albo jeszcze nie odkryte. Gdzieś w jakichś, powiedzmy, archiwach rodzinnych, które funkcjonują w domostwach ziemiańskich lub też w wielu miejscach, które jeszcze, tak jak ta słynna skrytka na Wojowska, o której mam nadzieję dzisiaj wspomnieć, nie zostały jeszcze fizycznie odkryte przez historyków. Dokładnie o tym znalezisku, czy też odkryciu, to jeszcze o tym porozmawiamy. W takim razie, skąd u pana wynikło to zainteresowanie akurat tą sferą, tym obszarem badawczym? To była bardzo prosta sytuacja. Krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, wówczas prowadzony przez profesora Janusza Kurtykę, podjął współpracę z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim w oddział w Krakowie i w ramach tej współpracy ja się znalazłem jako historyk, który być może ze swoimi zainteresowaniami badawczymi najbardziej pasował pod tę formę współpracy, która zakładała między innymi też opracowanie dziejów ziemiaństwa podczas II wojny światowej. I w ten sposób powstała książka, powstały moje zainteresowania i przez to też dotarłem do wielu świadków. Pierwszą osobą, którą miałem okazję poznać i porozmawiać, a która jest związana bezpośrednio z tematyką naszego spotkania, to był Michał Żółtowski. Autor przynajmniej trzech książek, wspomnieniowo-publicystycznych, w których pokazywał funkcjonowanie tarczy uprawy opieki na terenie powiatu miechowskiego, bo tam podczas wojny przebywał jako rządca w majątku Minoga Wacława Skarbka-Borowskiego, który był bezpośrednim adiutantem Leona Krzeczunowicza, głównego organizatora tarczy uprawy opieki. Mówimy o dwóch majątkach, które ze sobą sąsiadowały i Michał Żółtowski, będąc w tym takim, powiedzmy, triumviracie tych trzech postaci, czyli on, Krzeczunowicz i Skarbek Borowski, doskonale wiedział, jak ta konspiracja była budowana, jakie były jej cele i co się działo w trakcie jej funkcjonowania, tworzenia i działań aż do 1945 roku. No i tutaj postać Żółtowskiego była pierwszą, potem trafiły się kolejne osoby, które były albo właścicielami majątków, albo też dziećmi ostatnich właścicieli majątków ziemskich na terenie przedwojennego województwa krakowskiego i w ten sposób budowałem taką swoją siatkę powiązań. No i to też była jakby praprzyczyna powstania aneksu do publikacji, do opracowania ziemiaństwa podczas II wojny światowej w województwie krakowskim, czyli relacje dwóch pokoleń, z perspektywy dwóch pokoleń, o których już wspominałem. I tak można wyjaśnić pokrótce przyczynę moich zainteresowań ziemiańskich, które trwają i w tej chwili ewoluują w kierunku badań pod kątem tego, co się stało z ziemiaństwem po 1945 roku. Bardzo dziękuję. Zanim przejdziemy do genezy i celów sformułowanych, tak jak tutaj pan powiedział, przez tych głównych organizatorów, inicjatorów tego zrzeszenia konspiracyjnego Ziemian,
to chciałbym, żebyśmy, czy też żeby Pan zarysował, iż w okresie, jak wybuchła wojna, prawda, nastąpiła klęska militarna, prawda, nastąpił podział Rzeczypospolitej, wkraczamy w okres polityki władz okupacyjnych już wobec społeczeństwa polskiego na ziemiach okupowanych. I zastanawiam się, chciałbym, żeby Pan odpowiedział na pytanie, jak wówczas przedstawiała się sytuacja warstwy ziemiańskiej na poszczególnych terenach, prawda? Na ziemiach wcielonych, czy też już na tworzonym generalnym gubernatorstwie. Tutaj można znaleźć bardzo dużo podobieństw między polityką okupanta niemieckiego a okupanta sowieckiego. Różnica polegała na metodyce i w pewnego rodzaju założeniach, które charakteryzowały państwo sowieckie. Badaczem, który dokładnie opisał sytuację ziemian pod okupacją sowiecką, był profesor Krzysztof Jasiewicz, który opracowywując zagładę Kresów i ziemiaństwa polskiego na Kresach, zwrócił uwagę na to, że już w pierwszym momencie mieliśmy do czynienia z bardzo taką dynamiczną sytuacją, która wręcz przybierała charakter chaosu, na który przyzwalały władze sowieckie. Często z inicjatywy przypadkowych ludzi albo też politruków sowieckich dochodziło do samosądów nad właścicielami majątków ziemskich na Kresach. Dochodziło do zbrodni i te zbrodnie właśnie opisuje Krzysztof Jasiewicz, między innymi publikując ogromną listę strat ziemiaństwa polskiego w latach 1939-1956, a następnie do wywłaszczeń tych ludzi ze swoich domów, majątków. Los tych ludzi był różny. Niektórzy przeszli przez łagry w wyniku aresztowań, niektórzy nie wrócili z tych miejsc odosobnienia, w których się znajdowali. Rodziny aresztowanych ziemian, którzy były traktowane jako element aspołeczny, były deportowane w czterech wielkich deportacjach w 1940 i 1941 roku w głąb Związku Sowieckiego. I tutaj jednym się udało wyjechać razem z armią Andersa w 1942 roku z tego kraju, który okazał się tak bardzo dla nich wrogi, a inni pozostali do 1945-1946 roku i wracali wraz z całym ruchem repatriacyjnym po zakończeniu II wojny światowej. No i ten los tych akurat tej części ziemiaństwa, tych, którzy reprezentowali ten najbardziej polski żywioł narodowy na Kresach Wschodnich, był w związku z tym tragiczny. Były też momenty, były też takie historie, kiedy ci ludzie uniknęli tak tragicznego losu i w wyniku różnych okoliczności znaleźli się w generalnym gubernatorstwie, czasem przekraczając nielegalnie zieloną granicę, czasem przekraczając przejście graniczne w Przemyślu, kiedy to było jeszcze możliwe w ramach wymiany ludności między obydwoma okupantami, i w ten sposób trafiali do dworów w generalnym gubernatorstwie, gdzie byli rezydentami. Tutaj przykład Karoliny Landskorońskiej wydaje się być taki bardzo interesujący, czy rodziny Rejów, która przekroczyła San praktycznie w pław i w ten sposób znalazła się w Przedsławiu i przeżyła wojnę. Natomiast historykiem, który zajmował się losem ziemian pod okupacją niemiecką, szczególnie w Wielkopolsce, była dr Agnieszka Łuczak, która w swoich badaniach, zajmując się grabieżą mienia i dóbr kultury w Wielkopolsce, w dworach wielkopolskich przez okupanta niemieckiego, przedstawiła też dosyć dogłębnie, dokładnie całą historię ziemiaństwa w Wielkopolsce, pokazując bezwzględną politykę depolonizacji tych terenów przez Niemców, której objawem było właśnie w pierwszym
momencie aresztowanie i skazywanie na karę śmierci jako zakładników najbardziej znamienitych obywateli poszczególnych powiatów, no i publiczne egzekucje, które odbywały się we wrześniu i w październiku 1939 roku w Wielkopolsce, objęły również przedstawicieli środowiska ziemiańskiego, między innymi Stanisława Karłowskiego, który był ojcem Zygmunta Karłowskiego, twórcy jednej z najważniejszych dziedzin tarczy uprawy opieki, czyli akcji sanitarnej. I to jest taki najprostszy przykład, który przychodzi na myśl, który ma związek też z tarczą uprawą, dlatego go przywołuję. W wyniku akcji niemieckiej ziemianie byli wyrzucani ze swoich majątków. Taka polityka objęła wszystkich właścicieli majątków ziemskich od na terenie rejencji ciechanowskiej, od rejencji ciechanowskiej przez Pomorze, Wielkopolskę, Łódzkie, aż po w zachodnią część Małopolski, która została włączona do III Rzeszy. I była to bezwzględnie realizowana polityka w depolonizacji, deportacji przedstawicieli rodzin ziemiańskich do Generalnego Gubernatorstwa. To właśnie te transporty, transporty grozy, jak je określali ziemianie w Generalnym Gubernatorstwie, sprawiły, że ziemianie zorganizowali akcję pomocową dla wysiedlanych i deportowanych Polaków z Wielkopolski w latach 1940-41 i to była jedna z przyczyn, między innymi zaangażowania się ziemian w Radę Główną Opiekuńczą, która powstała w 1940 roku w Generalnym Gubernatorstwie. No właśnie, bo tak jak sobie tutaj rozmawiamy teraz, że no ta specyfika zarówno ziem okupowanych, ziem wcielonych i ziem pod okupacją sowiecką była odmienna, co się wyrażało między innymi tym, co pan tu stwierdził, no można powiedzieć w eksterminacją, czy też wypędzaniem ziemian, prawda, z poszczególnych tych dystryktów okupacyjnych. Natomiast warstwa ziemiańska jako stała polskości też była taką warstwą, no, z którą trzeba było się również liczyć, prawda, ze względu na posiadaną bazę materialną, no i przede wszystkim, która cechowała się pewną niezależnością finansową. No i to też spowodowało, że na tym terytorium, można powiedzieć, eksperymentalnym, jakim było Generalne Gubernatorstwo, no jednak przemysł III Rzeszy nie mógł spowodować całkowitej degradacji tej warstwy, prawda? Bo jednak musiał, że tak powiem, ten przemysł być napędzany, kontynuowany produkcją rolną, prawda? Czy też produkcją leśną. I ten przemysł musiał funkcjonować na podległym terytorium przez okupanta. Czy to też nie spowodowało, że to była pewna przestrzeń okoliczności sprzyjające właśnie egzystencji, czy też tworzenia takich warunków, czy też przejścia właśnie do tej konspiracji niepodległościowej, można powiedzieć, przy tak, prawda, kryptonimowanej w ten sposób. Może zacznijmy od tego, że wraz z wybuchem wojny i wojną obronną, która bardzo błyskawicznie się przetoczyła przez tereny polskie, ruszyła fala uciekinierów i też w niektórych miejscach ten front powodował zniszczenia, zasadnicze zniszczenia również na wsiach, również właśnie w majątkach ziemskich. Nie zmienia to faktu, że uciekający na wschód razem z innymi bieżeńcami, jak ich określano, ziemianie, brali ze sobą to, co najcenniejsze. No, Krzysztof Kozłowski wspominał w swoich wspomnieniach, że jego ojciec zabrał to, co najcenniejsze ze swojego domu, dworu w Przybysławicach pod Miechowem, czyli stado krów holenderskich. I to stado krów holenderskich było pędzone razem z innymi uciekinierami na wschód i w tym krowim tempie, jak Krzysztof Kozłowski zaznaczał, uciekali przed pancernymi zagonami niemieckimi. To pokazuje pewnego rodzaju taką groteskową wręcz sytuację, ale pokazuje też, jak ci ludzie bardzo poważnie traktowali swój majątek, swój warsztat, jak to było dla nich ważne, to co było ich pewnego rodzaju urobkiem, pewnego rodzaju takim sukcesem gospodarczym, ciężką, mozolną pracą przez wiele, wiele lat. I ten chaos wojenny,
który jest widoczny między innymi na zdjęciach, w tym jedno, które tutaj prezentuję, gdzie widzimy rodzinę Włodków podczas ucieczki na wschód. On się skończył wraz z momentem ustabilizowania sytuacji i utworzenia dwóch okupacji. Wielu ziemian wróciło do domów, przejęło z powrotem kontrolę nad majątkami. Zastało te majątki w różnej kondycji. Niektóre te majątki były zajęte przez armię niemiecką i bardzo mocno drenowane, bo przecież wojsko musiało coś jeść. Zbiory ziemniaków czy też jarzyn były nie zebrane. Trzeba było to bardzo szybko przeprowadzić. No i to wszystko wymagało natychmiastowej interwencji. Nie zmienia to faktu, że polityka okupanta wobec dworów przez cały czas cechowała się przede wszystkim pewnego rodzaju pragmatyzmem, który miał na celu doprowadzenie do wzniesienia na taki poziom produkcji rolnej dużych gospodarstw ziemskich w Generalnym Gubernatorstwie, by móc zagwarantować III Rzeszy, przede wszystkim armii niemieckiej, duży dostęp czy też dużą dostawę żywności z tych żyznych ziem polskich. I te dwory, te majątki ziemskie w Generalnym Gubernatorstwie były wręcz, można powiedzieć, że stymulowane do tego poprzez politykę z jednej strony wprowadzania pełnej mechanizacji, dużego też wsparcia w postaci przesyłania czy przekazywania, oczywiście odpłatnie, też nawozów sztucznych, nowych rodzajów nasion, zbóż, nowych sadzeniaków, ziemniaków, i w ten sposób te gospodarstwa zyskiwały. Natomiast co jest ważne, ziemianie bardzo umiejętnie odnaleźli się w tej rzeczywistości gospodarczej. Oddali III Rzeszy, to co III Rzesza domagała się od nich w postaci kontyngentów, ale równocześnie potrafili prowadzić taką nadprodukcję, by wyprowadzić poza obieg oficjalnego systemu gospodarczego, handlowego, mnóstwo nadwyżki, którą wyprodukowali na tak zwany czarny rynek. I ten czarny rynek działał, jakby miał podwójne znaczenie. Z jednej strony był to zysk dla ziemian. Oni za to dostawali pieniądze, które były realnymi pieniędzmi, a nie takimi w rynkowych cenach, a nie takimi narzuconymi przez III Rzeszę, które obowiązywały oficjalnie. Natomiast z drugiej strony ta żywność zasilała głodujące miasta. Pamiętajmy, że obowiązek pracy, który został narzucony przez okupanta niemieckiego na wszystkich dorosłych Polaków powyżej 16 roku życia, zmuszał do podejmowania prac inteligencję gdzieś w innych przestrzeniach zawodowych niż dotychczasową pracę, którą wykonywali. Nie było szkół, nie było uniwersytetów, nie było urzędów polskich, w których ci ludzie mogliby pełnić swoją służbę, pracę, więc szukali innych przestrzeni. W ten sposób dwór stał się pewnego rodzaju enklawą, bo wielu spośród tych ludzi z jednej strony czerpało właśnie korzyści w postaci zdobywania żywności, a z drugiej strony w tych dworach przemieszkiwali, starali się spędzać dłuższy okres czasu jako rezydenci. W niektórych wspomnieniach ziemiańskich pisze się o tym, wspomina się o tym, że na przykład w 1944 roku w Słupi pod Kielcami, pod Jędrzejowem, przy stole wigilijnym zasiadło ponad 50 osób. Ludzi, którzy nie byli krewnymi, to nie była najbliższa rodzina. To było wielu przypadkowych ludzi, którzy przyjechali z Warszawy, z Wielkopolski, Łódzkiego, z Wołynia i w ten sposób zaznali gościnności i doznali pomocy ze strony tylko jednej rodziny Rudzińskich. No i wiadomo, że ta sytuacja prowadziła również do tego, że ziemianie siłą rzeczy byli też pożądanym partnerem dla Polskiego Państwa Podziemnego, dla Związku Walki Zbrojnej czy Armii Krajowej, ale też i obiektem pożądania ze strony na przykład komunistycznych band, które szczególnie na Kielecczyźnie regularnie nawiedzały i grabiły dwory ziemiańskie, majątki ziemiańskie, szczególnie w 1943 i 1944 roku. No i tutaj pojawia się ta przestrzeń dla
tarczy uprawy opieki, która wydaje się być takim, jak to Leon Krzeczunowicz, twórca tarczy uprawy opieki powiedział, był to ostatni akord w historii ziemiaństwa, żeby pokazać, udowodnić społeczeństwu i historii, że ziemiaństwo było autentyczną elitą tego narodu w tym okresie przed wybuchem II wojny światowej. To wszystko przerwał oczywiście dekret PKWN z 6 września 1944 roku i doprowadził do tego, że z tej przestrzeni wsi zniknął ten stale obecny od praktycznie początku państwa polskiego dwór jako pewnego rodzaju tradycja i ostoja polskości, szczególnie w XIX wieku. Tutaj myślę, że rocznica powstania styczniowego, 160. rocznica powstania styczniowego jest tego właśnie takim żywym dowodem. No i potem cały czyn legionowy jest związany oczywiście z majątkami, z dworami ziemiańskimi. No i akcja Burza i Armia Krajowa to jest jakby ciąg dalszy, kontynuacja tej tradycji walk o niepodległy byt państwa polskiego w wykonaniu ziemiaństwa. Można powiedzieć, że teraz zarysował pan tą przestrzeń, która legła u podstaw, można powiedzieć, ujęcia w ramy organizacyjne konspiracyjnej organizacji Ziemian. Kto zatem był tym pomysłodawcą, kto pierwszy wysunął koncepcję, tak jak wspomniałem, ujęcia tego w ramy organizacyjne i można powiedzieć nakreślenia szerszej współpracy tutaj już ze Związkiem Walki Zbrojnej Armią Krajową. To się stało w zupełnie naturalny sposób. Pamiętajmy, że generalne gubernatorstwo to była przestrzeń administracyjna, w której obowiązywało prawo narzucone przez okupanta. Jednym z rozporządzeń Hans Frank, generalny gubernator, zlikwidował wszystkie polskie organizacje społeczne działające dotychczas w sposób legalny, między innymi Związek Ziemian. Ostatnim prezesem Związku Ziemian Zachodniomałopolskiego Ziemiaństwa w Krakowie był Karol Hilary Tarnowski, właściciel majątku w Chorzelowie, który od 1936 roku pełnił funkcję prezesa Związku Ziemian w Krakowie i to on najpierw spowodowany właśnie tym nieszczęściem z dziesiątek tysięcy ludzi deportowanych z terenów przyłączonych do III Rzeszy, podjął inicjatywę pomocy społecznej dla tych ludzi, początkowo poza strukturą Rady Głównej Opiekuńczej, później w jej ramach, a następnie nawiązawszy kontakt z Leonem Krzeczunowiczem, który był wiceprezesem Wschodniomałopolskiego Związku Ziemian we Lwowie, podjęli inicjatywę organizacji Związku Ziemian w Konspiracji, bo tak można określić tarczę uprawę opiekę, jako Związek Ziemian przeniesiony do konspiracji. I Leon Krzeczunowicz, skąd on się wziął nagle pod Krakowem? Otóż troszeczkę nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałem, Leon Krzeczunowicz był właścicielem majątku Jaryczów pod Lwowem i w 1939 roku dzięki pomocy swoich robotników rolnych, sąsiadów, zbiegł przed NKWD-owską obławą, która była prowadzona właśnie na niego i na jego rodzinę i znalazł się po przekroczeniu zielonej granicy na Sanie w dystrykcie krakowskim Generalnego Gubernatorstwa. Szybko nawiązał kontakty z osobami, które były związane z jego działalnością w Związku Ziemian, między innymi ze Stanisławem Rejem z Przedsławia i otrzymał angaż jako administrator majątku w Sieciechowicach pod Miechowem. I w ten sposób znalazł się w pobliżu Krakowa, nawiązał kontakt z Karolem Hilarym Tarnowskim i obydwaj ustalili, że trzeba wykorzystać swoje znajomości w kręgach konspirujących oficerów w Krakowie do wprowadzenia w tematykę w organizacji
Związku Ziemian w Konspiracji, najważniejszych postaci krakowskiej konspiracji wojskowej, czyli pułkownika Tadeusza Komorowskiego, późniejszego Bora, komendanta głównego Armii Krajowej. I w 1941 roku wiosną dochodzi do szeregu spotkań między obydwoma byłymi prezesami Związku Ziemian a pułkownikiem Komorowskim. Pamiętajmy, pułkownik Komorowski był jednym z też z organizatorów w jednej z wielu organizacji konspiracyjnych, które później scalone do Związku Walki Zbrojnej tworzyły ten krajobraz konspiracyjny okupowanego Krakowa, stolicy Generalnego Gubernatorstwa, bo to też jest bardzo ważne. I to przez Tadeusza Komorowskiego udało się poinformować Komendę Główną Związku Walki Zbrojnej o takiej inicjatywie. Poszły pierwsze informacje dotyczące, jak będzie wyglądać ta struktura. Ta struktura została bardzo szybko też zorganizowana. Prezesem ogólnopolskim związku Tarczy, początkowo Tarczy, a następnie Uprawy, Opieki S1. Te nazwy zmieniały się w zależności od okresu i od potrzeb konspiracyjnych. Pamiętajmy, że Niemcy też byli na tropie różnych struktur konspiracyjnych i nawet z bardzo prozaicznych powodów trzeba było co jakiś czas zmieniać te kryptonimy. I prezesem przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej został Roman Lasocki, który całą okupację spędził w Warszawie i to przez jego osobę do Komendy Głównej Armii Krajowej docierały informacje o funkcjonowaniu tarczy uprawy opieki. W 1943 roku w marcu, a więc będziemy mieć teraz 80 lat, generał Władysław Sikorski w jednym z rozkazów nadał, po pierwsze jakby uznał utworzenie uprawy, bo tak nazwał tą organizację, takim kryptonim mu nadał, jako jedną z organizacji konspiracyjnych przynależących do już wówczas Armii Krajowej i uznał ją za jeden z elementów bezpośrednio związanych z kwatermistrzostwem Armii Krajowej. I tu się pojawia bardzo ważna postać dla generała Sikorskiego w kontekście Komendy Głównej Armii Krajowej, generał Stanisław Roztworowski, który był jednym z szefów kwatermistrzostwa Komendy Głównej Okręgu i przede wszystkim koordynatorem współpracy między Armią Krajową jako całościową organizacją, a tarczą uprawą opieką. I tutaj jest bardzo ważna rzecz. To nie jest przypadkowa postać w tej całej układance. Już przed wojną jako emerytowany wojskowy Stanisław Roztworowski ma na swoim koncie kilka publikacji publicystycznych razem ze Stefanem Stablewskim napisane. Obydwaj to emerytowani oficerowie Wojska Polskiego, ziemianie, piszą książki, w których przedstawiają koncepcję wykorzystania wielkich gospodarstw ziemskich na potrzeby obronności kraju. Więc doktor generał Stanisław Roztworowski jest idealną osobą do tego, żeby stanowić ten pomost między zarządem czy prezesem i zarządem tarczy uprawy, a Komendą Główną Armii Krajowej. I jeszcze rzecz ważna, to też był ziemianin i do tego zaufany oficer generała Władysława Sikorskiego. Więc ta postać też nam się pojawi, myślę, że w historii karłowskich, bo to niestety jest tragiczna historia, która łączy te postaci. Tak, chciałbym teraz przejść do kierunków działalności, obszarów działalności, na których koncentrowała się uprawa tarcza, bo jak wiemy, tych obszarów, sfer było bardzo wiele, w skrócie ujmując. Może zacznijmy od tego, że tarcza uprawa opieka to była taka struktura, która pokrywała się organizacyjnie z okręgami i z organizacją Armii Krajowej. Praktycznie każdy inspektorat Armii Krajowej miał swoje odbicie, odzwierciedlenie w strukturach tarczy uprawy. Co więcej, wielu szefów tarczy uprawy
na terenie inspektoratów, było równocześnie kwatermistrzami inspektoratu na danym obszarze, w danym okręgu. A więc to było takie naturalne, dlatego że ten człowiek był najlepiej zorientowany w możliwościach organizacyjnych tarczy uprawy i też najlepiej znał potrzeby tworzącej się struktury konspiracyjnej Armii Krajowej, czy też w ramach Powstania Powszechnego, czy później akcji Burza, był w stanie reagować szybko i organizować niezbędną pomoc dla walczących oddziałów Wojska Polskiego w konspiracji. I tutaj, proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, że większość spośród tych osób, które tworzyły struktury tarczy uprawy opieki, to byli oficerowie rezerwy Wojska Polskiego, często z doświadczeniem wojny 1920 roku lub też z doświadczeniem wojny obronnej 1939 roku, kawalerzyści, a więc osoby też znające na przykład Tadeusza Komorowskiego, pseudonim Bur, no, nie tylko z salonów ziemiańskich, ale również z różnego rodzaju kasyn oficerskich czy poligonów. To były też osoby, które były, jak to też często bywało, znane w środowiskach inteligencji, w środowiskach, powiedzmy, że współczesnym językiem, ówczesnego biznesu. Stąd na przykład u Władysława Zakrzeńskiego w Sieborowicach w 1943 roku miała sytuację bardzo niecodzienna. Historia. Otóż Zakrzeńscy zorganizowali bal w ramach konspiracji tarczy uprawy. Był to bal dla sąsiadów ziemian, ale również dla przedstawicieli środowiska kapitalistów, tak jakbyśmy to powiedzieli, ludzi, którzy posiadali fabryki przed wojną i te pieniądze mogli również przeznaczyć na obronność kraju. I w ten sposób te środowiska poprzez właśnie zorganizowanie następnie na poziomie okręgu osoby, która odpowiadała za cały okręg krakowski od SAN-u aż po granicę z III Rzeszą, tworzono struktury, które odpowiadały również strukturom na najwyższym poziomie dowodzenia, czyli przy komendzie Głównej Armii Krajowej. Natomiast jeśli chodzi o zadania główne pozostające dla tarczy uprawy opieki, to był to, jednym słowem określając współczesnym, to była szeroko rozumiana logistyka. Logistyka, której celem było zapewnienie sprawnego działania pojedynczych konspiratorów i struktur konspiracyjnych Armii Krajowej, a następnie w ramach realizacji akcji Burza dużych zgrupowań wojskowych działających w terenie w ramach akcji wyzwolenia państwa polskiego spod okupacji niemieckiej. Co należało do takich, powiedzmy, przestrzeni, które ziemianie zagospodarowali jako te, w których posiadali środki i możliwości realizacji. Ukrywanie spalonych. Tutaj mam na myśli i oficerów Armii Krajowej, i żołnierzy uciekinierów z obozu wienieckich, jak i również w 1944 roku ukrywanie, co było dosyć łatwe, myślę, że w dworach, lotników alianckich, którzy strąceni nad Polską podczas lotów nad Warszawę, jedynie we dworach mogli się porozumieć w języku angielskim, gdyż jak wiadomo, tam znano języki obce i można było ukryć pośród rzeszy na przykład wspominanych 50 ludzi obco wyglądających, nie rozumiejących nic po polsku, Australijczyków, południowoafrykańczyków czy Brytyjczyków. Taki przypadek miał miejsce na przykład pod Krakowem, gdzie lotnik nazwiskiem Hamed był przekazywany z dworu do dworu poprzez kolejnych łączników i między innymi, to jest taka troszeczkę anegdotyczna historia, ale prawdziwa, ostatecznie znalazł się w jednym ze dworów, z dworów wielowiejskich i tam zaopiekowała się nim wdowa po oficerze Wojska Polskiego, która ostatecznie stała się żoną tegoż Australijczyka i wyemigrowała z nim po zakończeniu II wojny światowej na drugą półkulę i tam też zamieszkała. Więc to pokazuje, że ta pomoc dla spalonych była pomocą
bardzo szerokim zakresie, łącznie też z sowieckimi jeńcami, zbiegami z obozów jenieckich. Pomoc rodzinom oficerów i samym oficerom, którzy się ukrywali. Rodziny oficerów, czy to były rodziny, których mężowie znajdowali się w oflagach, czy też to były wdowy po oficerach katyńskich, czy też często zakonspirowanych działaczy żołnierzy Armii Krajowej, mogli liczyć poprzez właśnie kontakty towarzyskie, poprzez kontakty rodzinne na ukrycie się w takich dworach. Ukrywano broń, radiostacje, organizowano punkty medyczne, szpitale, w których planowano udzielić pomocy walczącym żołnierzom podczas Powstania Powszechnego, a później akcji Burza. Organizowano w sposób prosty, o czym już wcześniej mówiłem, podwody, transport łączników, kurierów. Utrzymywano łączność pozaradiową, to znaczy posłano umyślnych z konkretnymi informacjami. I teraz taka historia, która wydaje się być bardzo interesująca z punktu widzenia, że żyje osoba, która była takim kurierem. Anna Gaszyńska, jej córka również Anna, we dworze Gołyszyn pod koło Minogi i Sieciechowic była wysyłana jako, że była młodą osobą i świetnie jeździła konno na specjalne misje dostarczania meldunków, które Leon Krzeczunowicz rozprowadzał po okolicznych dworach. Najważniejszymi działaniami dworów na rzecz czynu powstańczego, na rzecz akcji Burza, była aprowizacja oddziałów partyzanckich, która miała miejsce w lecie 1944 roku, no i w jesień, zima 1944-45 wobec tych oddziałów, które nie mogły zostać rozpuszczone do domów w ramach wyciszenia akcji Burza. No i rzecz, która budzi, myślę, że najwięcej emocji, to podatki na rzecz Polskiego Państwa Podziemnego. Ziemianie utrzymują, czy potomkowie ziemian utrzymują, że każdy dwór był opodatkowany i odprowadzał takie podatki. Tak też pewnie w rzeczywistości było, ale zachowały się też takie listy, jak na przykład Leona Krzeczunowicza do Karola Hilarego Tarnowskiego, gdzie Leon Krzeczunowicz wyraźnie rozgoryczony opisuje historię jednego ze swoich sąsiadów. Może to pojęcie sąsiedztwa wśród ziemian było bardzo szerokie, to nie byli bezpośredniej bliskości mieszkańcy dworów okolicznych, tylko to często były dwory oddalone od siebie od 50 do 100 kilometrów i to było sąsiedztwo, więc nie wiem, kogo miał na myśli, ale opisał bardzo dokładnie historię, gdzie jeden z ziemian odmówił wypłacenia jednorazowej renty wdowie po zamordowanym żołnierzu Armii Krajowej przez Niemców podczas jakiejś obławy. Ta wdowa prosiła o taką pomoc, a ten człowiek był w stanie odmówić i Krzeczunowicz, nie rozumiejąc tego podejścia, Tarnowskiemu przedstawił to jako wyjątkowo negatywny obraz ziemiaństwa w takim społecznym odbiorze wówczas. I tutaj pewnie niewątpliwie miał rację, ale to też z drugiej strony pokazuje, jakie było jego podejście, że on był wręcz bardzo idealistycznie i w sposób taki zupełnie bezkompromisowy, bezprecedensowy nastawiony do tej formy aktywności ziemian. Być pomocnym pomimo wszystko, pomimo braków, pomimo zagrożenia, stałego zagrożenia aresztowaniem, pomimo też możliwości dekonspiracji, czego on sam doświadczył 1 sierpnia 1944 roku, kiedy został zatrzymany na Opłotkach Krakowa przez żandarmów niemieckich i aresztowany, w wyniku czego przeszedł bardzo brutalne śledztwo na ulicy Pomorskiej w Krakowie. Pozostał po nim wyryty na ścianie jego podpis w tej celi, izolatce, w której się znajdował, a następnie trafił do niemieckich obozów koncentracyjnych i 19 marca 1945 roku zginął rozstrzelany w obozie Dora w Turyngii. No właśnie, postać Leona Krzeczunowicza chyba doskonale ilustruje, jaka była wysoka cena ofiarności
przedstawicieli elit ziemiańskich w latach II wojny światowej, ale właśnie odnośnie tych, o których pan wspomniał, przymusowych świadczeń na rzecz, prawda, wsparcia tego funduszu przeznaczonego na użytek działań i wysiłku niepodległościowego struktur wojskowych. Jaka ilość, czy jesteśmy w stanie określić, jaka część, czy też ilość właścicieli ziemskich, czy też dworów przystąpiła do uprawy? Czy możemy mówić o bez mała o całości, prawda, przedstawicieli, czy większości? I tutaj wchodzimy w taką przestrzeń, z którą najbardziej lubię dyskutować, ponieważ jest to przestrzeń mitu o tarczy uprawie, o piece. Ta historia została ujawniona, pokazana na początku XXI wieku w taki sposób bardzo, powiedzmy, dynamiczny, ekspansywny. Między innymi dzięki inicjatywie prezesa Kurtyki, który zorganizował sesję poświęconą ziemianom podczas okupacji niemieckiej w Warszawie w 2004 roku. Ukazała się w 2006 roku publikacja po tej sesji i tam tarcza uprawa opieka jest bardzo dobrze przedstawiona przez Elżbietę Jakimek-Zapart. Natomiast skala zaangażowania według powszechnej opinii środowisk ziemiańskich była bez mała stuprocentowa. Natomiast myślę, że my historycy musimy zadawać trudne pytania i posługiwać się takimi przykładami, które na przykład Leon Krzeczunowicz w tym liście do Karola Hilarego Tarnowskiego przedstawił, pokazując, że jest jakaś rysa na tym szkle i są jakieś informacje, które należy też traktować jako informacje, które podważają ten mit. I też nie można kategorycznie stwierdzić, nie mając dokumentów, a te dokumenty zachowały się w formie szczątkowej, trochę dla Inspektoratu Rzeszowskiego, gdzie Łukasz Ciepliński był jednym z inspektorów, którzy jakby rozliczali ziemian z tej ich aktywności i przy okazji piętnowali na łamach prasy konspiracyjnej tych, którzy tego nie robili, a tak samo to też bardzo ważne, że właśnie na łamach tejże prasy były informacje o tym, którzy spośród ziemian płacili te podatki, bo to było w zaszyfrowanych komunikatach podawane, więc tam też są informacje o tym, kto na to szczególnie łożył. Dużo zależało też od samych inicjatorów, szefów poszczególnych inspektoratów. I tak na przykład w inspektoracie Niwa, inspektoracie nowosądeckim, którym szefem tarczy uprawy i zarazem szefem kwatermistrzostwa w tym inspektoracie był Józef Stadnicki, tam to było bardzo dobrze zorganizowane. Józef Stadnicki to jest fenomenalna postać, jeśli chodzi o jego historię. To był człowiek, który urodzony w 1919 roku, w młodym wieku był chory na chorobę Heine-Medina i stracił możliwość poruszania się. Był kaleką, inwalidą, tak byśmy powiedzieli. I pomimo tego był kierownikiem tarczy uprawy w całym inspektoracie, był kwatermistrzem inspektoratu Niwa Armii Krajowej i był szefem, dowódcą placówki Narcyz w Nawojowej Armii Krajowej. I ten człowiek potrafił pomimo swoich braku, tych dysfunkcji, które miał, objechać cały inspektorat, zaangażować większość ziemian w struktury tarczy uprawy opieki i skutecznie to realizował do lata 1944 roku. Niemcy doskonale sobie zdawali sprawę z tego, że w Nawojowej jest konspiracja, która ma bardzo ważne znaczenie na kilku polach. Pierwsze i podstawowe to jest to, że 36 tysięcy hektarów lasów i pól, które były własnością Stadnickich, Adama Stadnickiego, ojca Józefa, nad
granicą polsko-słowacką, byłą polsko-słowacką, a obecnie wówczas Generalnego Gubernatorstwa i Słowacji, rodziły możliwości przemytu i przerzucania kurierów, oficerów, uciekinierów przez granicę na Węgry. Między innymi taką ścieżkę pokonywał przecież generał Stanisław Rostworowski w swoich przynajmniej dwukrotnych przejściach przez granicę. I czy Jan Karski, który też przecież był przerzucany przez tą właśnie nowosądecką siatkę konspiracyjną, więc niewykluczone, że przez Stadnicki. I w związku z tym to nie był sam Józef i Adam Stadnicki, to byli leśnicy, którzy działali na tych przestrzeniach należących do Stadnickich. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że zdawano sobie sprawę z tego, że ta konspiracja w Nawojowej jest bardzo mocno zogniskowana na Pałacu Stadnickich. Przynajmniej dwukrotnie miały miejsce obławy, najścia, naloty, jakbyśmy to powiedzieli, gestapo sądeckiego na Pałac Stadnickich, próby aresztowania właściwego konspiratora. Dopiero za trzecim razem Niemcy przyjechali po Józefa Stadnickiego. Za drugim razem wzięli jego brata Andrzeja, który przeszedł śledztwo, rozchorował się i zmarł w wyniku tych wszystkich przeżyć jeszcze w styczniu 1945 roku. Natomiast Józef Stadnicki, kiedy już było wiadomo, że w lecie 1944 roku jest rozpracowana ta sieć konspiracyjna na terenie Nowosądecczyzny, zbiegł. Zdeponował swoje materiały archiwalne w kościele w Nawojowej i przekroczył, po prostu rozmył się w terenie poprzez właśnie swoje kontakty. Trafił w Gorlickie i tam w Libuszy przebywał do wkroczenia Armii Czerwonej. I to pokazuje, że ta konspiracja była w niektórych przypadkach bardzo skuteczna. Kolejną postacią, która była taką właśnie skuteczną w realizacji tej idei, był właśnie Leon Krzeczunowicz. Myślę, że nieprzypadkowo Niemcy, i to jest właśnie taka rzecz, która wymaga konfrontacji i próby udowodnienia, nieprzypadkowo i Krzeczunowicz, i Stadnicki byli poszukiwani przez gestapo w sierpniu 1944 roku. To się zbiega też z aresztowaniem generała Stanisława Rostworowskiego 11 sierpnia 1944 roku w Krakowie w mieszkaniu Zygmunta i Jadwigi Karłowskiej. I to jest też taka rzecz, która wydaje się być bardzo ciekawa, ponieważ zacząłem o micie mówić, lubię ten mit jakoś podważać i pokazywać, że tak nie było. Tak staram się robić, bo tego też wymaga ode mnie, powiedzmy, że mój profesjonalizm historyka. Natomiast kolejną rzeczą, która wydaje się być bardzo interesująca, to jest przekonanie środowisk ziemiańskich o tym, że tarcza nigdy nie została zdekonspirowana przez kogokolwiek, że to była tak świetna struktura konspiracyjna, że ona jakby wymknęła się obydwu policjom politycznym okupantów spod kontroli. Otóż nie. Niemcy, tak jak powiedziałem, byli na tropie i aresztowali Leona Krzeczunowicza, poszukiwali też Karola Tarnowskiego, poszukiwali i chcieli aresztować Józefa Stadnickiego. Natomiast sami komuniści, kiedy w 1948 roku aresztowali Jana Zamoyskiego i przebywał on w śledztwie, to tam dosyć dokładnie dopytywali się o funkcjonowanie Tarczy Uprawy i wiedzieli o tej organizacji. Więc ta organizacja nie była organizacją, która nie została rozpracowana, rozpoznana przez struktury policyjne, czy to okupanta niemieckiego, czy później władz komunistycznych. Właśnie chciałem jeszcze dopytać o, tutaj już pan poruszył i wymienił Zygmunta i Jadwigę Karłowskich, o których właśnie chciałem zapytać, bo akcja sanitarna była też jednym z filarów działalności uprawy tarczy i co jeszcze interesujące, to stwierdził pan, że to była domena, w której można powiedzieć była nadreprezentacja kobiet. To było zupełnie naturalne. Tak jak wspominałem, pole walki, które zakładała Komenda Główna, najpierw ZWZ, a później Armii Krajowej,
To były tereny, no wiadomo, najważniejsze były miasta takie jak Warszawa czy Kraków, ale pole walki miało mieć miejsce właśnie poza głównymi ośrodkami miejskimi i tam też były potrzebne szpitale, a dwory były najlepiej się do tego nadawały, ponieważ były duże budynki, a do tego nie wzbudzało niemieckich podejrzeń gromadzenie lekarstw, opatrunków przez duże gospodarstwa ziemskie, bo wypadki w rolnictwie miały miejsce, więc to było jakby uzasadnione. Ta koordynowana przez karłowskich akcja tu na terenie Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej, czy też tych inspektoratów wokół Krakowa, wynikała z faktu, że Jadwiga Karłowska pochodziła z rodziny Koszów, która miała w trzecim pokoleniu już aptekę przy ulicy Floriańskiej 15 i stamtąd szły konkretne transporty lekarstw poprzez Zygmunta Karłowskiego, poprzez różnych petentów ziemiańskich, którzy trafiali do tej apteki i zabierali stamtąd paczki z lekarstwami. I w ten sposób Zygmunt Karłowski poprzez organizację sieci tych aptek i szpitali, poprzez też zaangażowanie lekarzy, którzy przeprowadzali szkolenia, poprzez właśnie zaangażowanie ziemianek kobiet, między innymi wspominanej już wcześniej Anny Gaszyńskiej, doprowadzili do stworzenia sieci apteczek, gdzie w każdym z dworów były trójki lub piątki kobiet przeszkolonych, najczęściej młodych kobiet przeszkolonych do pomocy sanitarnej, do pierwszej pomocy, jakbyśmy to teraz współcześnie określili. I później te kobiety albo doraźnie realizowały zadania w wyniku okoliczności wojennych, które miały miejsce w 1944 roku, albo też włączały się na przykład do batalionu Skała. Trafiła tam bodajże Maria Popielówna, która przeszła cały szlak bojowy batalionu Skała i tam była sanitariuszką, przynajmniej w lecie 1944 roku, to wiem na pewno. I cała ta historia skończyła się tragicznie, ponieważ generał Stanisław Roztworowski został w lipcu 1944 roku mianowany komendantem Okręgu Armii Krajowej, w Krakowskiego Okręgu Armii Krajowej, znalazł się w Krakowie, a że był postacią powszechnie znaną w Krakowie, został rozpoznany również przez agenturę niemiecką i Niemcy 11 sierpnia 1944 roku podjechali pod dom Karłowski, pod mieszkanie Karłowskich przy ulicy Marka, tam Marka 8 bodajże, tam zgarnęli wszystkich domowników i przewieźli na Pomorską. Generał i Zygmunt Karłowski mieli zginąć w tym samym dniu podczas śledztwa, a Jadwiga Karłowska została zastrzelona na terenie KL Plaszów, czyli obozu koncentracyjnego Płaszów, miesiąc później. Właśnie chciałem dopytać o ten wątek, no bo tak jak pan tutaj przedstawił, że w zasadzie to było przetrącenie kręgosłupa strukturą wojskową, cywilną i również jednocześnie tarczy w Okręgu Krakowskim. I czy to doprowadziło już, no bo kilka miesięcy później, już w styczniu, prawda, mamy wkroczenie ponowne Armii Czerwonej na tereny ziemi polskiej, później Krakowszczyzny. Czy to już wówczas był schyłek działalności uprawy tarczy na tych terenach? Nie powiedziałbym, że to był schyłek, dlatego że tak jakbyśmy popatrzyli na te slajdy, które pokazywałem, tam była struktura na przykład w Inspektoracie Miechowskim. Było czterech szefów, którzy odpowiadali za tą konspirację na terenie inspektoratu i każdy z nich realizował te zadania. I każdy też, pamiętajmy, że na terenie Inspektoratu Miechowskiego miała miejsce Rzeczpospolita Proszowsko-Kazimierska, określana też Rzeczpospolitą Partyzancką. 1000 kilometrów, które były wyłącznie pod władzą delegatury rządu na kraj i działały tam duże formacje partyzanckie. To one były do późnej jesieni 1944 roku utrzymywane przez lokalną tarczę uprawę opiekę. Natomiast zatrzymanie, aresztowanie Krzeczunowicza, poszukiwanie Stadnickiego, to pokazuje, że Niemcy nie próżnowali, Niemcy się orientowali w tym, kto kim jest i starali się paraliżować tą działalność, a równocześnie jakby też doświadczyli, że dwory nie przeszły ze względu na, powiedzmy, merkantylne powody na ich stronę, że to były dalej pewnego rodzaju ostoje polskości, w których kipiała ten ruch narodowo-niepodległościowy i to można zobaczyć na przykładzie wielu wspomnień
pokazujących, szczególnie tych, którzy byli z pokolenia Kolumbów, którzy opowiadali o tajnym nauczaniu we dworach, o podchorążówkach, które były organizowane we dworach, o właśnie akcjach sanitarnych i przeszkoleniach sanitariuszek z tego pokolenia. I ci ludzie pozostali wierni tym ideom i dopiero tak naprawdę moment wywłaszczenia w styczniu 1945 roku na terenie ziemi krakowskiej doprowadził do przerwania tych nici, które utrzymywały Armię Krajową w związku z dworami, dworami, które no Stalin słusznie zdiagnozował jako ostoja polskości, ostoja kultury polskiej, ostoja oporu ludności wiejskiej również wobec najbardziej radykalnych nurtów, jakim był przecież komunizm utożsamiany wówczas no, z bolszewickim najazdem 1920 roku. Tak, właśnie chciałem zapytać o stosunek również dworów, no bo do Armii Krajowej Związku Walki Zbrojnej wiemy, natomiast chciałem zapytać o stosunek również do pozostałych organizacji niepodległościowych. Czy możemy tak, ja rozumiem, że to wymagałoby pewnie szerszej, ale czy wobec na przykład batalionów chłopskich, narodowych sił, czy na przykład wspomnianej tutaj ekspozytury sowieckiej Gwardii Armii Ludowej? Jeśli chodzi o tych ostatnich, to oni byli postrzegani jako zupełnie wrogi element zagrażający istnieniu dworów, istnieniu państwa polskiego, co było potęgowane również częstymi najściami oddziałów partyzanckiej Gwardii Ludowej najpierw, a później Armii Ludowej i rabowaniem często w sposób brutalny tych dworów przez te oddziały. Jeśli chodzi o Narodowe Siły Zbrojne, to zależało od przedwojennych sympatii politycznych właścicieli, bo to było podzielone, część spośród nich przed wojną sympatyzowała za blokiem sanacyjnym, część sympatyzowała za Stronnictwem Narodowym. W związku z tym tam, gdzie te związki ze Stronnictwem Narodowym były bliższe, Narodowe Siły Zbrojne, szczególnie na terenie Kielecczyzny, kiedy na przykład maszerowała Brygada Świętokrzyska, to tam wielokrotnie doświadczali bardzo dużo sympatii ze strony niektórych właścicieli majątków ziemskich. Natomiast jeśli chodzi o bataliony chłopskie i ruch ludowy, to absolutnie zależy od regionu, w którym ten ruch ludowy miał różnego rodzaju cechy. Zupełnie inaczej wyglądał ruch ludowy na terenie na przykład ziemi miechowskiej, powiatu miechowskiego. Przedwojenni wiciowcy, którzy czerpali tradycje z PSL-u wyzwolenia, więc radykalnej partii ludowej, czy też właśnie z bardziej radykalnych, komunizujących też struktur, no, zupełnie negatywnie byli nastawieni w stosunku do ziemian, co nie znaczy, że oni pragnęli wyrzucenia ich z majątków. Nie, ale ziemianie byli dla nich pewnego rodzaju problemem. Jeżeli nie było jakiejś koegzystencji takiej lokalnej, wynikającej z tradycji wielopokoleniowej relacji między dworem a wsią, no to często był to stosunek wrogi. Natomiast inaczej to wyglądało właśnie na terenie Nowosądecczyzny, gdzie ten ruch ludowy był o dużo głębszej tradycji, tej takiej bardziej powiedzmy witosowskiej, patriotycznej, czy na Podhalu, gdzie znowu ziemian nie było, bo to były pojedyncze dwory, w których tak naprawdę, których znaczenie na tym terenie było zupełnie marginalne. Więc tutaj ruch ludowy na pewno był traktowany jako element Polskiego Państwa Podziemnego, członek, koalicjant rządu generała Sikorskiego najpierw, a później rządu, którego premierem był przecież prezes Stronnictwa Ludowego. I to miało dla ziemian oczywiście znaczenie, ponieważ oni byli propaństwowi, oni byli legalistami, w związku z tym ta władza londyńska była dla nich władzą legalną, niezależnie czy ona była premiera Mikołajczyka czy premiera Arciszewskiego. No właśnie, jak poruszyliśmy wątek ludowy, to również w artykule Macieja Rudzińskiego odnotowałem, że uprawa tarcza również miała koordynować akcję przerzutu właśnie, można powiedzieć, przywódcy ruchu ludowego, Witosa. Tak? Wincenta Witosa. To jest taka historia, myślę, że bardziej rodzinna Rudzińskich, prawda? Kto, gdzie właśnie prezesa Macieja Rudzińskiego. Prezes, to znaczy miałem na myśli jego
postać jako prezesa Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego oddział Kraków na początku XXI wieku. Udało się im przewieźć do Słupi Witosa z aresztu domowego i potem próbowano go przerzucić właśnie do Londynu. No niestety ten pomysł upadł ze względu na stan zdrowia Witosa, więc generalnie rzecz biorąc Rudziński wspominał, że był ktoś taki u nich we dworze i to było takie dla niego bardzo no, ważne, bo Witos był przecież autorytetem politycznym. Więc tutaj to jest też dowód na to, że nie było tych podziałów, prawda, że to owszem była pewnego rodzaju różnica, ale jeżeli to był interes państwa polskiego, to on dla większości spośród ziemi miał nadrzędne znaczenie. Tych wątków i mnogość tych zagadnień jest tak wielka, że moglibyśmy, że tak powiem, zaproponować poszerzenie tej formuły i na kilka cykli pewnie audycji i spotkań. Natomiast chciałbym przejść teraz do jednego z ostatnich pytań, bo ono też jest związane z tym okresem powojennym. Czy jesteśmy w stanie oszacować ilość środków materialnych i finansowych zgromadzonych przez uprawę tarcze na rzecz, prawda, wsparcia wysiłku zbrojnego ZWZ-AK w czasie okupacji. Czy dysponujemy materiałem źródłowym? Bo tutaj, jak rozmawialiśmy jeszcze przed dyskusją w kuluarach, przed rozpoczęciem, to poruszaliśmy ten wątek, że ten materiał, dysponował nim człowiek, też jeden z głównych realizatorów, Roman Lasowski, przez którego ręce przychodziły, prawda, raporty i też sprawozdania finansowe no, podległej organizacji. I tutaj dotykamy bardzo takiej jakby wrażliwej, a z drugiej strony oczywistej sytuacji. Otóż z jednej strony można by było powiedzieć, że Roman Lasowski owszem był prezesem i miał najlepszą wiedzę. Niestety nie zachowało się to archiwum, którym dysponował, ponieważ przepadło podczas Powstania Warszawskiego, jak mówi jedna z wersji, a druga z wersji mówi, że Roman Lasocki, obawiając się aresztowania po wojną, zniszczył to archiwum. No i tutaj nie wiemy, jak było naprawdę i co stało się z tymi materiałami. Po wojnie Roman Lasocki, pytany o to, jaka była aktywność finansowa ziemian we wspieraniu Polskiego Państwa Podziemnego, miał powiedzieć, że 50 milionów złotych trafiło do Polskiego Państwa Podziemnego, co wydaje się być bardzo dużą kwotą, jeżeli na przykład dniówka żydowskiego robotnika płacona przez niemieckiego okupanta to było około 1,5 złotego, więc to się wydaje być bardzo dużą kwotą. Natomiast czy tak było w rzeczywistości? No niestety nie sprawdzimy tego. Jesteśmy w stanie na podstawie materiałów stadnickich z Nawojowej, na podstawie materiałów Armii Krajowej, czy też właśnie tej prasy konspiracyjnej z Inspektoratu Rzeszowskiego Armii Krajowej, dowiedzieć się, jakie to były kwoty płacone przez dwory na poziomie takim, powiedzmy, mikroskali. I to jakoś nam pokazuje, obrazuje, jak to w rzeczywistości wyglądało. Dość powiedzieć, i to jest bardzo ważna informacja, którą warto przytoczyć, że w momencie, kiedy Józef Stadnicki uciekł przed zagrożeniem aresztowania ze strony Niemców, pozostawione oddziały partyzanckie Armii Krajowej na terenie Inspektoratu Nowosądeckiego pisały, można powiedzieć, monity do kwatermistrzostwa, czyli do tej komórki, którą on zarządza, a w której go już nie było, o przesłanie zaległych danin finansowych i zaległego wsparcia żywnościowego i materiałowego ze strony tarczy dla tych formacji. I to pokazuje, że lokalnie konspiracja ziemiańska miała w 1944 roku fundamentalne znaczenie dla powodzenia i, można powiedzieć, pomyślności, dobrego stanu oddziałów konspiracyjnych pozostających jako oddziały partyzanckie w ramach realizacji akcji Burza, na co zwracał uwagę między innymi
w swoich rozkazach pułkownik Bolesław Nieczuja-Ostrowski, inspektor inspektoratu Maria Miechowskiego Armii Krajowej, właśnie przed dniu wybuchu akcji Burza, zwracając uwagę, że głodny żołnierz stanowi zagrożenie dla otoczenia i z drugiej strony nie jest pełnowartościowym żołnierzem na polu walki. Dlatego kwatermistrzostwo ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia akcji powstańczej i to też pokazuje, że ziemianie, ich aktywność, ich udział w realizacji akcji Burza miała strategiczne znaczenie dla powodzenia tejże akcji. Bardzo dziękuję za spotkanie i za dyskusję. Widzę tutaj IPN TV. Teraz chciałbym przejść do oddania głosu publice. Także teraz mamy przestrzeń, żeby naszemu gościowi przede wszystkim podziękować za przylot. Także wielkie brawa. Dziękuję bardzo.